Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne. Trwają czynności w sprawie tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło w niedzielę 30 sierpnia o godzinie 7:30 na Krajowej Siódemce w Strzegowie. 20-letni mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego, jadąc w kierunku Warszawy na łuku drogi, podczas padającego deszczu najprawdopodobniej wpadł w poślizg. Stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z innym samochodem. Wstępne ustalenia śledztwa pozwoliły na stwierdzenie, że doszło tam do zderzenia dwóch pojazdów marki Citroen oraz marki Chevrolet oraz kolejnego pojazdu marki Opel. W wyniku tego wypadku drogowego śmierć na jego miejscu poniósł kierowca pojazdu marki Citroen oraz kierowca marki Chevrolet. Osoby z pojazdu Opel poniosły lekkie obrażenia ciała. Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone w kierunku przestępstwa z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego, natomiast wstępne ustalenia prowadzą do wniosku, że sprawcą tego przestępstwa był kierujący pojazdem Citroen i poniósł on śmierć na miejscu. Poszkodowani jadący Oplem Merivą to mieszkańcy okolic Warszawy. Ranny 46-letni kierowca z obrażeniami ręki oraz troje pasażerów, w tym 14-letnia dziewczyna z ogólnymi obrażeniami ciała, trafili do szpitali w Mławie i Ciechanowie. Kierowca Opla był trzeźwy. Trwają dalsze ustalenia prokuratury oraz policji. Powstaje nowy odcinek Alei Świętego Wojciecha w Mławie. Prace rozpoczęte 3 miesiące temu wkroczyły w kolejną fazę. Jak informuje ratusz, roboty w terenie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Drugi etap Alei Świętego Wojciecha połączy obecnie użytkowany fragment drogi z ulicą Płocką. Już została zdjęta pierwsza warstwa żyznej ziemi i odłożona na bok, aby później wykorzystać ją do budowy zieleńców i trawników. Rozpoczęły się także prace związane z budową najniżej położonych sieci, czyli sieci wodociągowej. Te prace potrwają do listopada, ale jeszcze w tym miesiącu wejdą na teren budowy gazownicy, specjaliści od sieci teleinformatycznej oraz od budowy kanalizacji sanitarnej. Ten etap prac powinien być wykonany do końca września. W październiku natomiast rozpocznie się budowa kanalizacji deszczowej. Prace związane z budową odwodnienia potrwają do marca przyszłego roku. Wtedy też zostanie ustawione oświetlenie uliczne i rozpocznie się realizacja zadań z branży drogowej. Zbudujemy najpierw podbudowę, chodniki, ścieżkę rowerową i w końcu nawierzchnię jezdni. Liczymy, że to będzie zadanie i inwestycja, która bardzo ucieszy mieszkańców naszego miasta, a przypomnijmy, że jej wartość to ponad 9 750 000 zł. Miastu Mława udało się zdobyć dofinansowanie do tego zadania w wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawca od momentu podpisania umowy ma 11 miesięcy na realizację inwestycji. Zgodnie z harmonogramem prace przy budowie drugiego etapu Alei Świętego Wojciecha potrwają do połowy czerwca 2021 roku. Kierowcy nową trasą pojadą już w wakacje. Trwa długo wyczekiwany przez mieszkańców remont osiedla Piekiełko. Miasto prowadzi obecnie inwestycję, która nie tylko poprawi bezpieczeństwo w ruchu samochodowym, ale także wpłynie na estetykę okolicy. Wykonawca w pierwszej kolejności zajął się uregulowaniem kłopotliwego skrzyżowania. To skrzyżowanie było nienormatywne. Nasze autobusy komunikacji miejskiej nie mogły wykręcić. Zostanie to wszystko uregulowane tak, aby to nie nastręczało już więcej problemów. Przyszłościowo, no niebawem, pewnie w przyszłym tygodniu, jak tylko pogoda pozwoli, zostaną rozpoczęte prace związane z położeniem nowej nakładki asfaltowej na prawie kilometrowym odcinku ulicy Piekiełko. Nowa nawierzchnia pojawi się na odcinku od granicy gminy aż do najmniej zniszczonego fragmentu drogi. Zostanie także uporządkowany i zagospodarowany zaśmiecony dotąd fragment zieleni. Przyszłościowo, jeżeli już ten teren wykupiony zagospodarujemy, planujemy utworzyć jakiś skwer, być może ławeczkę, chodniczek. Także tutaj takie osiedle, zadbane osiedle powstanie na ulicy Piekiełko. Prace na osiedlu Piekiełko mają być prowadzone do końca września. Do tego czasu mieszkańców czekają utrudnienia w ruchu.
Mława może dostać maszt flagowy. Aby jednak tak się stało, potrzebna jest pomoc mieszkańców. Miasto bierze udział w projekcie prezesa Rady Ministrów pod nazwą Pod Biało-Czerwoną. Zakłada on sfinansowanie przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce. Do 11 listopada trzeba zalogować się na portalu gov.pl i tam oddać głos właśnie na nasze miasto, tak aby jeden z wielu takich masztów mógł do nas trafić. Aby to skończyło się sukcesem dla Mławy, potrzebujemy co najmniej 500 takich głosów, dlatego zachęcamy. Czasu jest dosyć dużo, warto się zmobilizować, wejść na stronę rządową gov.pl i oddać swój głos. W trzech gminach, które osiągną największą procentową liczbę głosów w stosunku do liczby mieszkańców gminy, przewidywany jest udział prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w uroczystości podniesienia flagi na maszt. Jeszcze nie mamy koncepcji, gdzie by taki maszt można było postawić, ale sądzę, że wskazane by było miejsce blisko ratusza, ponieważ tutaj się odbywają główne uroczystości oficjalne. Niemniej jednak, chcąc troszeczkę bardziej też nagłośnić tą sprawę, będziemy komunikować jeszcze na naszym profilu facebookowym i pytać mieszkańców o ich pomysły, jak chodzi o lokalizację masztu i flagi. Celem projektu jest zjednoczenie kraju i mieszkańców. Działanie ma na celu również upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad Armią Bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to, jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Policjanci z Mławskiej Komendy prowadzą działania prewencyjno-kontrolne pod nazwą Bezpieczna droga do szkoły. Powrót do szkoły po tak długiej przerwie to wyzwanie nie tylko dla uczniów, ale także ich rodziców. Funkcjonariusze przypominają o zachowaniu ostrożności i podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Mławscy policjanci jeszcze na długo przed rozpoczęciem roku szkolnego przygotowywali się do powrotu uczniów do szkoły. Kontrolowali rejony placówek oświatowych, drogi w rejonach tych placówek pod kątem oznakowania. Tam, gdzie były uchybienia, wysyłaliśmy pisma do zarządców dróg. Wszystko po to, by ta droga do szkoły była właściwie oznakowana. Każdego dnia aż do 11 września policyjne patrole będą sprawdzać, co dzieje się w okolicach szkół, a także kontrolować zachowanie pieszych na drodze. Pod szczególnym nadzorem są osoby dowożące uczniów do placówek oświatowych, często nie stosujące się do przepisów ruchu drogowego. Pojawiają się problemy. Kierowcy parkują w obrębie skrzyżowania, w obrębie przejścia dla pieszych. To bardzo niebezpieczna sytuacja. Wyobraźmy sobie, że w tym czasie uczeń klasy pierwszej, drugiej, pieszo, idzie do szkoły i wychodząc zza tego pojazdu jest po prostu niezauważany. Bardzo łatwo dochodzi w takim momencie do wypadków. Bądźmy odpowiedzialni za swoje dzieci, ale również za innych uczniów. Funkcjonariusze przypominają opiekunom uczniów, że od ich zachowania zależy bezpieczeństwo dziecka. Jeśli rodzice popełnią wykroczenie na drodze, dziecko wzorując się na starszych, ten błąd powtórzy. Te bezpieczne przejścia dla pieszych, te chronione, gdzie osoba dorosła przeprowadza dzieci do szkoły, to wyjątkowe miejsca. Dobrze, że one są. Niestety nie w każdym miejscu tak dzieci pokonują drogę. Musimy pamiętać, że przykład osoby dorosłej jest najważniejszy. Nie to, co mówimy, nie nasze upomnienia, tylko to, jak sami zachowujemy się w momencie, kiedy jesteśmy za kierownicą, czy jesteśmy pieszymi użytkownikami drogi. W trakcie działań Bezpieczna droga do szkoły policyjne patrole sprawdzają także stan techniczny pojazdów, warunki przewozu dzieci, to jest stosowanie fotelików, urządzeń ochronnych, pasów bezpieczeństwa, kontrolują stan trzeźwości kierujących. Zajęcia na Mławskim basenie prowadzone w ramach lekcji wychowania fizycznego w tym roku szkolnym nie będą się odbywały. Dyrektorzy mławskich placówek oświatowych w trosce o bezpieczeństwo uczniów podjęli decyzję o zawieszeniu wyjazdów na pływalnię. Żadna ze szkół mławskich się nie zdecydowała na prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na pływalni. Natomiast inne szkoły z terenu powiatu mławskiego, które przyjeżdżały do nas, jak też również z ościennych województw, też do nas nie przyjeżdżają na zajęcia w wodzie. Natomiast czekamy cały czas na decyzję z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, no i czekamy na wszystkich, którzy będą prowadzili swoje zajęcia w ramach akcji Umiem Pływać.
Jedynymi regularnymi zajęciami, które odbywają się od poniedziałku do soboty od godziny 15, są treningi prowadzone przez klub pływacki Płetwal Mława. Do tego momentu trudno na pływalni spotkać jakiekolwiek dzieci. Kryta pływania w Mławie nie poniesie strat finansowych z tego tytułu, że dzieci szkolne nie będą brały udziału w zajęciach na pływalni. Pan burmistrz i Rada Miasta wiele lat temu mają taką po prostu uchwałę Rady Miasta, która zwalnia szkoły z odpłatności za pobyt na pływalni. Pływalnia w Mławie funkcjonuje bez zmian, zachowując wszystkie wytyczne reżimu sanitarnego. Wyznaczono specjalne strefy, osoby przebywające na terenie basenu mają obowiązek utrzymywania społecznego dystansu oraz dezynfekcji rąk.